niedziela, 21 maja. Przyjechałem sobie zobaczyć facelię, jak jest posiana. Tutaj po drodze mi przyjechać to jest wcale, nie jest po drodze po prostu. I specjalnie rowerem w niedzielę na spokojnie przyjechałem i tak ona wygląda. Paski są mocniejsze, słabsze. Tam, gdzie było koleiną jechane za kołem, jest słabsza. Wyżej, tam gdzie było już susze, jest wyższa, lepsza, taka nierówna. No widać, że tam gdzie jest mokro, tam gdzie taki teren bardziej bagnisty, torfowy, to ona słabiej rośnie, no to wiadomo. Ale ogólnie coś tam rośnie. Przyjechałem zobaczyć, czy jest sens jechać, żeby zwalczać rośliny jednoliścienne, ale na tym etapie jest tego zbyt mało i nie wydaje mi się, żeby tutaj specjalnie jeszcze jechać, to zwalczać było sens. Tym bardziej, że musiałbym jechać John Deere'em. John Deere, jak wiadomo, więcej spali przy opryskiwaczu niż Władimirec, więc tym bardziej. No a tutaj później dosiewana facelia. Jakieś 2 tygodnie różnicy. To nie było nagrywane, bo ja sobie tu jeszcze innym razem przyjechałem. Coś tam rośnie. A tu jeszcze było siane też z agregatem talerzowym, z hydropakiem, z siewnikiem. A tamta facelia, to nawet nie wiem, co dosiewałem ręcznie. Zaraz się przejdę, zobaczę. I tak tutaj jestem już, to się przejdę. Te działki blisko są obok. Natomiast ta, co jest przygotowana tak jakby do pewnego zbioru, trzyma się całkiem ok. Pomijając oczywiście o takie miejsca. Nie wiem, jak ja tutaj to zbiorę. Raczej nie powinna się wyłożyć na tym terenie, bo ona tutaj za dużo nie urośnie. No jeszcze trochę, za 2-3 tygodnie i ona powinna zaczynać kwitnąć. Aczkolwiek wydaje mi się, że ona w zeszłym roku rosła lepiej, bo chyba miała lepsze warunki. Może temu, że była i wcześniej zasiana, to też jest ważne, bo tu było 2 tygodnie różnicy względem tego, co było w zeszłym roku, a teraz, więc nie ma co porównywać. No, ale ogólnie coś tam jest. No i jestem na tej drugiej działce. Powiem wam, że była to dobra decyzja przyjechać tutaj, wysiać te facelie na tyle, na ile byłem w stanie. No zobaczcie, ile znowu wody stoi. To, co ja ciągnikiem pojeździłem, to się dało pojeździć. Teraz bym już nie pojeździł, a tam, gdzie ręcznie rzucałem nasiona, to wszystko pod wodą stoi, także to takie było wyrzucenie trochę tych nasion. No ale kto wiedział, jak będzie. Można przewidywać, jakieś były prognozy pogody, że będą jakieś większe opady deszczu, stąd też padła decyzja, że jadę, sieję, bo lepiej nie będzie. Tylko jeszcze ciekawe, czy coś z tego, co dosiewałem, czy coś zaczęło wychodzić, bo tu wiadomo, no chwastów to pełno będzie. Ale dobre bagienko. No ale to takie pole. Teraz powiedzmy tu. Nic nie widać jeszcze. To jeszcze za krótko. I tym bardziej, że był ten okres deszczowy, to tutaj zimno było. Nie bardzo też jakie były warunki do wzrostu. Dopiero teraz drugi czy trzeci dzień takiego ciepła. Ale jest. O. To jest facelia. Tu między innymi, tu i tak gdzie niegdzie jest, także coś tu będzie rosło. No a tutaj w kolejnach woda, tych co kiedyś tam na wiosnę jeździłem, a tu gdzie było siane wcześniej, to nawet jako tako coś tam wygląda. A tam gdzie wyżej, to jeszcze lepiej wygląda. Także wniosek, mieliście rację, faktycznie tam gdzie taki teren bagnisty, to ta facelia gorzej wychodzi niż na terenie piaszczystym. Aczkolwiek sami widzicie, jakie tu jest pole. Więc to jest tylko takie posiane właśnie w celach, nie wiem, takich w celu, żeby sprawdzić, zobaczyć, jak to wyjdzie, potwierdzić takie to przekonanie, sprawdzić. No i już widać. Na przykład to tutaj taki teren jest trochę wyższy, piasek taki bardziej. I zobaczcie, jak ona od razu gęstsza jest, jak się ładnie rozkrzewia. Nie rozkrzewia, tylko tak rozkłada, że ładnie zakrywa ziemię. No gdzie zakrywa, to gdzie zakrywa, ale takie są miejsca. No tutaj na przykład trochę jest jednoliściennych i tu na przykład jest tego dużo. Może jednak się przyjedzie z tym opryskiem na jednoliścienne. Zobaczymy. No, w każdym razie na razie odpuszczam. Poczekam jeszcze ze pół tygodnia, może pod koniec przyjadę po prostu i zrobię. Bo może teraz nie widzę jakichś chwastów w małej fazie, ale jak później wystrzelą, no to mogą być
uciążliwe. Dobra, stąd to ja na razie tyle. 26 dzień maja, dzisiaj jest dosyć wiecznie. Cały czas czekam na deszcz, bo niepokoję się trochę o wschody dyni. Posiana była 13 maja. Jak widzicie, niektóre dynie są takie. Pojawiają się już pierwsze główne liście. Gdzieniegdzie są liścienie, a gdzieniegdzie nie ma w ogóle wschodów. Co się okazuje, posiałem dynie w trochę złym terminie, bo najpierw posiałem dynie, dwa dni minęło, spadł deszcz, później przyszły upały i zrobiła się taka skorupa. Na tej ziemi tego jeszcze tak nie widać, bo jak się tak popatrzy w rządek, to trochę tam coś widać tych dyń, gdzie niegdzie coś powychodziło. I powiem wam, że na tej działce akurat jest i tak na razie najlepiej. Co ciekawe, co niektórzy to przesiewają dynie i obawiam się, że mnie też chyba to czeka. Aczkolwiek jeszcze się wstrzymuję z decyzją, bo jednak to jest poważna decyzja. Przesiewać 5 hektarów, no każdy hektar to jest dodatkowy koszt. Około 150 zł przesianie, każdy hektar. Do tego drugie nasiona kupić, a nasiona to też nawet zwykłe, najtańsze, te Gleisdorfera, to liczyć około 500 zł na hektar. Czyli już się nam robi 600-700 zł na hektar dodatkowych kosztów, jeżeli już. Pytanie, czy w to iść, czy nie, i czy iść wszystko, czy tylko te działki najgorsze, czy wcale tego nie robić i może zostawić to, co jest. No to jest właśnie trudny temat. No i co roku jest inaczej. I powiem wam, że pierwszy rok mam, już kilka lat uprawiam te dynie, i pierwszy rok mam taki, żeby zasiane w połowie prawie maja tak nie wychodziły, bo kiedyś owszem posiałem gdzieś koło 30 kwietnia, to też było problemy, też były problemy z tym, że nie wychodziły, źle za głęboko uprawiłem, było zimno i ta pestka zgniła w tej ziemi. No ale teraz zobaczcie, tu jest dynia, ziarko, czyli jedziemy, grzebiemy, żeby gdzieś tam znaleźć dalej. Chciałbym znaleźć ziarko, zobaczyć, co się z nim dzieje. Tu jakieś samosiewy rzepaku. Tego ziarka w ogóle ciężko znaleźć. Nawet nie ma. A wysiewane było, bo normalnie z jednostki dobrze wychodziło. Czyli co, śmietka chyba zjadła. Tu coś pęknięte. A czy aż tak by śmietka to zjadła, żeby nawet kawałka ziarka nie było? Ja widziałem nieraz, ziarka były ponadgryzane. To wychodziło albo nie wychodziło i gniło. Ale coś tam zostawało, a tak żeby wcale nie było, to pierwszy raz tak mam. I powiem wam, że ile lat by się czegoś tak nie uprawiało, i tak każdy rok jest inny i można 20-30 lat uprawiać, i tak się błędy będzie robiło. Tak mi się wydaje. Natomiast to są błędy niekoniecznie zależne od człowieka. Co to za dziury? O, tu jakieś robaki, to właśnie te chodzą, czy to dżdżownice? Zobaczcie, tu takie dziury są. Się zastanawiam, co to jest. No i co? I nie ma ziarek. I nie będzie tych ziarek. I nie będzie tej dyni. Czyli krótko mówiąc, to co powychodziło, to będzie. A to co nie wychodziło, to już nie wyjdzie, no bo co ma tu wyjść? Jak tu, kurde, nie ma nic. No. Bo tu jest tak, że albo ziarka już wyszły, te co miały wyjść, albo wcale nie wychodzą. No tu jest jeden o przypadek, gdzie dopiero coś wychodzi, się pojawia. No i co się z nim dzieje? Korzonki ma, no nic się z nim nie dzieje. Powoli wychodzi. No ale dalej nic nie ma. W tym roku posiałem 3 odmiany pestek dyni i tu na tym klinie, trójkącie, jak to ja mówię,
posiałem atomika na spróbowanie, to powiem wam, jest totalna porażka. Tutaj to już w ogóle gdzie nie gdzie, tylko gdzieś powychodziło. Tu na tym jednym rządku są o takie wschody. Tu jedna i dalej nie ma nic. W tym rządku, jak popatrzę się w lewo, to widzę jedną dynię. Tam gdzieś też jedną. Jest po prostu masakra. No a tu zwykły Gleisdorfer, co prawda też bez szału, ale chociaż coś wychodzi, coś tam. O, tutaj nasiono się próbuje przebić, ale jest twardo, jest skorupa, może głębiej gdzieś wrzucone było. Ale coś wychodzi, tak. Tu jest. Tu ogólnie ta działka to jest o taka ciekawostka, że było posiane jednego dnia i za dwa dni było dosiewane na dwa rzędy, bo jednak ten Gleisdorfer był za mało wysiany przez siewnik i była taka mała poprawka, ale to widzicie, rządek mniej więcej trafione i ten dosiewane były po prostu wysiane płyciej. I teraz tu trochę rozeszły się te rządki i na tym rządku, co taki bardziej tu niedociśnięty, bardziej te nacięcie widać, te nasiona były posiane dużo płyciej, nie powiem wam czy centymetr, czy dwa, ale no te tamte były głębiej. I teraz zobaczcie, jak tak się przejdzie, no to tu wiadomo, nie widać do końca, bo to zresztą też dosiewane były tu, to więc była norma o taka dużo zmniejszona, że wychodziło chyba z kilogram na hektar, więc tutaj dwie dynie, ta wyszła z wcześniej posiana, ta głębiej, też wcześniej, ta już później, płyciej. I ogólnie widzę, że tu więcej, znaczy nie, no mniej więcej wychodzi tutaj ta płyciej, tu tak samo, tu ta głębiej. No to na tej działce to widać, że jeszcze może coś z tego będzie, nie? Tu jeszcze nie ma tragedii. Zależy, jak się spojrzy na miejsce, bo na przykład to tu, no jest, tu jest, tu są dwie obok. Nie wiem, jak z pieleniem będzie tego, jak będzie, czy prosto, czy trudno. Aczkolwiek jeszcze poczekam. Dam im czas dla tej dyni do poniedziałku. W poniedziałek podejmę decyzję, co przesiewam, a co nie. Aczkolwiek widzę, że tego atomika to będzie chyba trzeba na 100% przesiać, bo nie wydaje mi się, żeby tam były jakieś rewelacyjne schody. No tutaj te, co były dosiewane później, to jakoś bardziej wychodzą. Tu też pojawia się, no tutaj jest, dalej idę, nic nie ma, znowu jest, nie ma, jest, znowu nie ma, jest, i tutaj znowu się przebija, tu już gęściej znowu, no jest, i pasek znowu raz, dwa metry nie ma, coś się pojawia, może jeszcze tu gdzieś coś wyjdzie pomiędzy, też jest, także jak na te dynie tutaj na razie nie mogę narzekać. Przyjechałem tutaj, bo i tak po drodze miałem do domu, jak wracałem z tej całej dyni, to przyjechałem zobaczyć, jak kukurydza wygląda. W tym roku mam posianą tylko jedną odmianę. Jedna z tych dwóch, która zeszła w zeszłym roku, sypała lepiej, a mianowicie to jest ta RGT Lanik Sam. Już ona ma 2-4 liście, także jest odpowiedni moment na pryskanie od chwastów, bo oczywiście ile tu jeszcze jest w miarę czysto, ale też te chwasty są tylko mniejsze, tak tu już się taka robi trochę łąka, no i jest bardzo mocno zarośnięta, ta komosa wychodzi bardzo gęsto z tej strony, bo tu jest taki czarnoziem trochę. Zresztą tutaj w zeszłym roku jeszcze były zakrzaczenia, koparką zakopałem to i teraz wygląda, jak wygląda. Kukurydza w miarę ładnie rośnie, na szczęście, chociaż z nią nie ma problemów. W miarę coś tam jest. Problemy to oczywiście mogą być dopiero później z powodu tego lasu. Ale to już będę się później martwił. Na ten moment nic na razie więcej nie mogę zrobić. Podjadę jeszcze, zobaczę, jak wygląda łubin, pokażę wam. Mam tego 2,5 hektara, to jest jedna działka, druga działka. Kiedyś tam parę dni temu przyjazdem byłem, to widziałem, jest podobnie, z zachwaszczeniem też jest podobnie.
i pryskać będę tutaj, bo do tej pory tutaj wcześniej w ogóle nie było pryskane od chwastów do glebowo. Będę pryskał Majster. To samo co w zeszłym roku. Bardzo ładnie czyści, co prawda drogie rozwiązanie, ale powiem Wam, że przy takim zachwaszczeniu to warto zastosować coś lepszego. Porządne odchwaszczenie. Oczywiście się okaże w żniwa, czy było warto, bo to z tym, czy warto, czy nie, to wiecie, jak to jest w toku. I jeszcze w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda łubin. Łubin wygląda na ten moment tak. Powiem Wam, że trochę chyba jest za mała obsada. Nie wiem, czy to jest wina tego, że mało nasion skiełkowało, czy taki po prostu, znaczy to, że jest mała obsada, bo mało nasion skiełkowało, czy wyrosło, to jest wiadomo, tylko pytanie, co tu poszło nie tak. Czy ten mój siewnik tak siał, że po prostu część nasion leżała na wierzchu i nie powschodziła, czy takiej słabej jakości były te nasiona. Nie wiem w tym momencie, teraz już trudno powiedzieć, natomiast mógłby być trochę gęściej zasiany i to by było lepiej. Poniekąd też to jest pierwsza działka, znaczy pierwsza działka, to jest pierwsza i jedyna działka, jaką mam z łubinem. Ale chodzi mi o to, że to jest pierwszy rok uprawiana działka przeze mnie i też nie znam, może jest tu taka słaba ziemia. Ogólnie tu, gdzie jest bardziej pieszczysta gleba, to on słabiej rośnie, słabo wygląda, także tutaj też nie ma rewelacji. A tutaj to sobie taki se, bym powiedział, nie? No ale jest co jest, to jest takie tylko posiane, żeby mieć sobie na poplony i zobaczyć, jak tu będzie się ta działka sprawowała, takie na polepszenie trochę następnej uprawy. Co będzie tu następne, jeszcze nie wiem, ale ogólnie tak się prezentuje. Nawet jakiś groszek wyrósł, a to jego sobie zlikwidujemy. I powiem Wam, że tu teraz taki mój test, w którym to ja zrobiłem tak, że posiałem łubin zaprawiony nitraginą i bez zaprawy z nitraginą, chyba nie ma jakiegoś większego sensu, ponieważ i tak jest tutaj taka mozaika glebowa, że tam, gdzie siałem bez zaprawy, jest lepsza gleba i ten łubin i tak lepiej wygląda. Wychodzi więc na to, że po prostu ta zaprawa w tym przypadku chyba nie za wiele pomaga, chociaż to i tak dopiero później będę mógł odszacować, a może nawet teraz, ale nie wiem, czy jestem w stanie teraz wyrwać jakieś roślinę, bo chodzi o to, czy są te brodawki wiążące azot do gleby. I tak jak myślałem, w tym momencie chyba ta roślina jest zbyt mała, żeby to było, bo tutaj nic takiego na razie nie widzę. To już tak nie będzie rosło. No dopiero później, jak będą rośliny większe, będzie można to porównać. O, jakie tu zachwaszczenie wtórne wyszło. Oprysk doglebowy nie przytrzymał tego. Jednoliścienne są zlikwidowane. Wczoraj były likwidowane, także jeszcze one są. Dopiero później będzie efekt tego zabiegu. Dobra, ja kończę ten odcinek stąd. Tyle. Trzymajcie się. Na razie Wam i cześć.